dopiero ciekawostka. Placki z buraków, sos jogurtowo-czosnkowy, ma skwierczeć. A dzisiaj buracki przerobimy na placki. Ale powiecie, co tam buraczki, placki z buraczków, straszna rekolekcja, buraki twarde, z surowych pewnie się nie udadzą, bo by trzeba je długo smażyć, gotować je trzeba długo, albo piec tam buraczki, buraczki. A ja wam dzisiaj powiem, że jak widzicie u mnie na stole, na placki z buraczków, w ogóle nie ma buraczków. A! To dopiero ciekawostka, dlatego że my będziemy się posiłkować tym, co za nas robi nasza babcia Swieta. Czyli www.smakiaromat.com. Tam są wytwory z buraków wszelakie. Informuję uprzejmie, że na smakiaromat.com nasza Swieta ma produkty nie tylko z buraków, a buraki uprawia na swoim polu. Więc te buraki nie tylko, że one są za nas zrobione, to one są ekologiczne i na pewno żadnym syfem nie nawożone. A warzywa korzeniowe chłoną najwięcej substancji chemicznych, substancji toksycznych. Więc dlaczego u mnie nie ma buraczków? Bo ja wysługuję się Swietą i kupuję u Swiety przetwory z buraków. Od zakwasu buraczanego po buraki tarte na jarzynkę, a ja dzisiaj do placków użyję czegoś, co nazywa się sałatka buraczana do obiadów. Jak do obiadów, to zrobimy na obiad te buraki. I teraz tak, co my robimy? Oczywiście zamawiamy u Swiety sałatkę buraczanów do obiadów, smakiaromat.com. Swietka, pozdrawiamy cię serdecznie. I otwieramy taką sałatkę buraczaną. Och, jak pachnie. I teraz ja ją tutaj wywalę na miskę. Zrobię z dwóch słoików, bo tutaj towarzystwo buraczane się strasznie zeszło. I wszyscy goście zostali i czekają na buraki, a ja mam tylko dwa słoiczki tej sałatki. No dobrze, małe te placki zrobię. I dlaczego ja ją przesypuję na inną miskę niż będę potem rozrabiać? Dlatego, że ona na skutek tego, że jest już z przyprawami, ma trochę sosu, który się pod wpływem soli i przypraw z tych buraczków nam wydzielił. A ten sos nie jest nam potrzebny do placków, bo my nie chcemy do nich dawać dużo mąki, tylko troszkę, żeby tylko troszeczkę ścisnęły tą masę buraczaną. Więc ja po prostu te buraczki, powiedziałabym, odcisnę. Chcecie, to można je wcześniej wylać na sitku i podtrzymać, a ja po prostu je tak jak ziemniaki na placki ziemniaczane odcisnę. Mało było tego. Ten sok można sobie spokojnie wypić, można go wymieszać z jogurtem, będzie bardzo fajny sos buraczkowy, bo ten sos tutaj z tych buraków jest pełen przypraw wspaniałych. Tu jest i kumin, i cynamon, i trochę syropu daktylowego, którym lekko buraczki są posłodzone, ale z naciskiem na lekko. O, co my tutaj damy? Burak, sporo wilgoci. Damy tutaj dwie łyżki, do tych dwóch sałatek damy dwie łyżki normalnej mąki pszennej. Może być też mąka kukurydziana. Ja nie miałam mąki kukurydzianej, więc dałam pszenną. Z kukurydzianą będą jeszcze bardziej chrupiące. I damy tutaj do dwóch słoików sałatki, damy dwa jajka. Proszę bardzo. Ja teraz tak, wymieszam to na razie bez soli i bez pieprzu, z tego prostego powodu, że ta sałatka jest przyprawiona. Ponieważ ona jest przyprawiona, to my najpierw zobaczymy, czy ona coś jeszcze potrzebuje, bo to jest gotowa sałatka do obiadów z ekologicznych buraków, z której my nagle i niespodziewanie po prostu zrobimy placki. Ja się oplułam, głodna jestem jak diabli. Czy wy jesteście też głodni? Tak! Oho! Jeszcze nie widziałam naszej załogi niegłodnej. O, i zobaczcie, jakie wyszło piękne, piękne ciasto. Proszę, takie ciasto jak na placki ziemniaczane i no czerwone. U Swiety, smakiaromat.com, tam są wytwory z buraków, naprawdę we wszystkie strony te ekologiczne buraki. Swieta nasza te buraki, słuchajcie, sieje, czy sadzi, nie mam pojęcia, na własnym polu, a potem je na kolanach razem z mężem piele, więc tam nie ma żadnych nawozów. Będziemy smażyć na mocno rozgrzanej patelni. Ja mam tutaj oliwę, uwaga, rafinowaną. Pamiętajcie o tym, że do termicznej obróbki nie używamy olej tłoczonych na zimno, tylko rafinowane, bo te tłoczone na zimno mają bardzo niski punkt dymny.
a te rafinowane mają dużo wyższy punkt dymny, a zachowują swoją właściwość. Mam oliwę rafinowaną, oliwa jest tylko z oliwek, więc już nie podkreślam, że z oliwek, ale rafinowane oleje do obróbki termicznej wyciskane do jedzenia na zimno. Przy krótkiej obróbce termicznej trochę można tam czasami tego nierafinowanej oliwy użyć, ale ja proponuję oliwę rafinowaną do smażenia. No i teraz na gorącą patelnię po prostu tak jak... Aha, jeszcze mieliśmy spróbować. Czekajcie, no to ja... To ja spróbuję, bo może temu czego brakuje. Co z tym jajkiem? Tak, tak, sałatka ma... No, nisu nie trzeba. Ja to tak powiedziałabym, dam trochę jeszcze... Ja lubię pieprzu, bo ta sałatka była przyprawiana. Soli nie dam, słodkie jest. To jest, powiedziałabym, przyprawy do smaku. Lubicie pieprzniejsze, dajcie. Lubicie bardzo mocne, dajcie papryczkę chili. To już jest wasza odpowiedzialność. I ma skwierczeć. I ma mieć takie same te kostropulce, jak mają placki ziemniaczane, które robimy z wiórek ziemniaczanych. O! Buracki przetwarzane na placki się smażą, a ja w tym czasie zrobię sos, z którym będziemy konsumować właśnie te buraczki, żeby nie były takie, wiecie, tylko suchelce. Ja mam tutaj po prostu 2 łyżki dobrego majonezu o dobrym składzie, to program na ten temat był. Wzbogacę je kilkoma łyżkami jogurtu. Tu jeszcze można dać zioła, coś zielonego. Akurat dzisiaj nie mam, bo wczoraj miałam dyżur u wnucząt i nie byłam na jakichś większych zakupach. O, i teraz damy sobie tutaj, dzisiaj będzie sos czosnkowy. To on może być koperkowy, bazyliowy, jaki chcecie. Damy sobie tutaj sporo czosnku. Ja lubię sos czosnkowy, nie tylko ja, bo mój Zbigniew też uwielbia sos czosnkowy. On by zalewał nawet zupę mleczną tym sosem czosnkowym. O, i na tym byśmy poprzestali, jeśli chodzi o sos czosnkowy. Zobaczymy, czy ma tego czosnku dość. No i po prostu przekręcamy placki. A to musi być dosyć duży ogień, bo jak jest za niski ogień, to one się nie zrobią chrupiące. Ale tutaj nam dobrze idzie. Posmażymy. O Jezu, jaki zapach z tych placków jest. O! Buraki zawierają taką substancję, która nazywa się betainą. Ona się nazywa betainą, dlatego że właśnie została wyizolowana z buraków, a słowo beta jest związane po łacinie z nazwą właśnie buraka. I teraz co ona robi? Bierze udział w metabolizmie metioniny do glutationu i tauryny, czyli obniża poziom homocysteiny, bo tam bierze udział zespół witamin B, B6, B12 i wszystkie inne witaminy B, kwas foliowy oraz betaina. Więc jeżeli chcemy zadbać o obniżenie poziomu homocysteiny, która jest przyczyną miażdżycy, a nie wcale cholesterol, to wiecie z mojego wykładu, to najlepiej jest pić zakwas buraczany, bo wtedy ona nie w ogóle nie ulega degradacji termicznej, więc zakwas buraczany również u swiety jest na smaki aromat.com. Można jeść sałatkę z buraczków pieczonych, można zrobić placki z buraków, oczywiście barszcz czerwony i co tylko chcecie, bo betaina obniża ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych właśnie przez to, że zamienia homocysteinę w glutation i taurynę i nie pozwala jej krążyć swobodnie po krwi, powodując mikrouszkodzenia śródbłonka tętnic. Ho! Kto to by przypuszczał, że w kuchni można tyle o zdrowiu powiedzieć? Zaczniemy od tego, że te przychrupione placki oczywiście wyjmiemy na ręcznik papierowy, żeby je z nadmiaru tłuszczu osuszyć. Jest. Jedno. O, ten jaki, taki lekko zjarany, ja lubię. Wiem, niezdrowy, ale ja lubię. Ja lubię wszystko, co jest zjarane, słuchajcie. Talerz cyk. Kładziemy sobie tutaj placuszki z buraczków. O, proszę. Jest. I damy obok, o Jezu, jaki widelec rozprzył. Sos jogurtowy do
moczenia. Proszę bardzo. Ja lubię takie niechlujstwo na talerzu. Proszę uprzejmie, a jak chcemy być bardzo takie już święte, klasztorne i uzdrowić to danie, to możemy ten sos jogurtowy na przykład odrobinę posypać żółtą kurkumą, posiekać coś zielonego i no wam mówię, że wczoraj byłam u wnuków i nie zdążyłam kupić, więc spróbuję to ukoloryzować inaczej niż zielonym. Proszę bardzo, placki z buraków, sos jogurtowo-czosnkowy. No zaraz zobaczymy, jak to smakuje, ale jestem przekonana, że dobrze. Uwaga, biorę sobie na widelec, moczymy w sosie. Fantastyczne, słodziusieńkie. Buraki są słodsze niż ziemniaki, w związku z tym one są tak pomiędzy plackami ziemniaczanymi, a plackami z cukinii. Naprawdę fantastyczne. Piszcie, czy wpadłybyście na to, żeby robić placki z buraków, bo ja jestem tym pomysłem zachwycona. Do zobaczenia. Mua.